Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem opowiem o moim drugim ulubionym obiektywie, czyli Sony 10-18 mm F4. Zaczynamy. Tak jak wspomniałem na początku, jest to mój drugi ulubiony obiektyw tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy, czyli 18-105, a również oceny jest po prostu bardziej uniwersalny. Ale tak naprawdę, praktycznie w każdą podróż, praktycznie w każde wyjście z aparatem gdziekolwiek w teren zabieram przynajmniej te dwa obiektywy: czyli 10-18, szeroki kąt, którym nagrywam również większość odcinków tutaj na tym kanale, i 18-105, właśnie. Przejdźmy do zalet tego obiektywu: jest ich wiele. To, co bardzo lubię, to dobrze działający autofokus. Szczególnie przydaje mi się to przy vlogowaniu, kiedy praktycznie najczęściej ustawiam sobie po prostu ogniskowo na 10 mm, montuję obiektyw na aparacie Sony A6400, wszystko wrzucam na gimbal, do tego właśnie zestaw mikrofonów ten, których używam tutaj i jak dla mnie do vlogów jest to po prostu idealne połączenie. Sprzęt jest względnie lekki, względnie mały i daje bardzo fajną jakość obrazu. Kolejny punkt, bardzo ważny dla mnie, to jest to, że zdjęcia oraz filmy z tego obiektywu wychodzą naprawdę bardzo ostre, mimo że jest to obiektyw zmiennoogniskowy i te obiektywy często są mniej ostre niż obiektywy stałoogniskowe, jak np. przykład Sigma 30mm, którą właśnie nagrywam teraz. Ta ostrość tutaj jest bardzo, bardzo fajna i zadowalająca praktycznie w całym zakresie odniskowych, czyli od 10 do 18 mm. Czasami na 10 mm zauważam, że, że w rogach nieco spada, ale jest to naprawdę cały czas akceptowalne. I szczególnie przy fotografii 10 mm e, używam najczęściej przy fotografii krajobrazowej, czyli jakieś e, Znacie krajobrazowa z czymś na pierwszym planie, najczęściej żeby właśnie to wyolbrzymić, i wtedy ta przysłona i tak jest domknięta f8, czasami 10-11. I w tym przypadku ta ostrość w rogach jest dużo lepsza. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o fotografię krajobrazową, jest to obiektyw, który sprawdza się naprawdę świetnie w pełnym zakresie ogniskowych. Kolejna rzecz przydatna. Szczególnie w wideo albo przy zdjęciach, kiedy jest nieco ciemniej, a robimy je z ręki, to jest stabilizacja. Ten obiektyw posiada optyczną stabilizację i powiem szczerze, ta stabilizacja nie jest jakaś rewelacyjna. Nie da się tym obiektywem nagrywać fajnych filmów z ręki, szczególnie przy jakimś dynamicznym przemieszczaniu się i tak dalej. Przy krótkich ujęciach, kiedy dodatkowo swoim ciałem staram się stabilizować aparat używając na przykład do tego dodatkowo paska, da się nagrać całkiem fajne, krótkie ujęcia z ręki, wprowadzają właśnie, tak jak mówię, ten, ten ruch, który nie będzie mocno, mocno roztrzęsiony, Właśnie tutaj ta stabilizacja sprawdza się bardzo fajnie. A druga rzecz, no to oczywiście można robić zdjęcia, kiedy jest nieco ciemniej, z nieco dłuższym czasem naświetlania i często też te zdjęcia wychodzą fajnie, właśnie szczególnie, kiedy łączę to z drugim aparatem, którego używam, czyli Sony A6500, który ma również stabilizowaną matrycę, wtedy... Nawet kiedy jest ciemniej, można sobie pozwolić na te nieco dłuższe naświetlanie, licząc na to, że zdjęcia wyjdą dobrze, a bardzo często właśnie takie wychodzą. Obiektywy szerokokątne, zmiennoogniskowe, szczególnie przy aparatach pełnoklatkowych, są naprawdę ogromne, a tutaj zobaczcie. Obiektyw jest naprawdę mały, nawet przy założeniu już tego tulipana, słony przeciwsłonecznej. Bez tego jest naprawdę niewielka konstrukcja. To co dziwne, z czym nie spotkałem się jeszcze wcześniej, obiektyw, kiedy zwiększamy ogniskowo, czyli kiedy wchodzę na przykład na 18 mm, tutaj chowa się, kiedy jest 10 mm, wysuwa się. To jest taka dziwna rzecz w konstrukcji tego obiektywu. No jest też względnie lekki. Dokładną wagę za chwilkę Wam wyświetlę, bo nie pamiętam, ale powiem szczerze. W połączeniu z aparatem, tak jak wspominałem wcześniej, na przykład A6400, jest to naprawdę fajny, lekki zestaw, z którym można spokojnie fotografować cały dzień w podróży. Jeżeli chodzi o porównanie do innych obiektywów szerokokątnych, których jak wiecie, w tym systemie nie ma zbyt wiele, wcześniej używałem Samyanga 12 mm F2.0. I powiem szczerze, kiedy kupiłem ten obiektyw Sony, właśnie głównie z zamiarem używania go do vlogów, Samyang przeleżał jakiś rok, półtorej roku w szufladzie. No i po prostu go sprzedałem, dlatego że mimo, że tamten obiektyw jest jaśniejszy, zawsze jednak decydowałem się na ten jeden, dlatego że plecak zawsze jest za ciężki i nigdy nie było w nim miejsca na dwa obiektywy szerokokątne. Także jeżeli chodzi o porównanie do konkurencji, porównując do Samyanga zdecydowanie wybieram tą opcję. Porównując do innych obiektywów, niestety nie mogę się wypowiedzieć, dlatego, że używałem tylko tych dwóch szerokokątnych obiektywów do moich aparatów Sony. Pora na wady niestety są, ale nie są bardzo istotne. Moim zdaniem, dwie wady, które są tak naprawdę oczywiste. Jedna to światło F4, która sprawia, że ten obiektyw jest dosyć ciemny. Jest to w jakimś stopniu też zaleta. Dzięki temu, że światło jest tylko F4, a nie F2.8, też obiektyw jest kompaktowy. Także ta wada w jakimś stopniu jest zaletą, ale wolałbym chyba mieć nieco większy obiektyw, żeby był jaśniejszy, żeby jednak 2.8, myślę, że w wielu przypadkach szczególnie przy vlogowaniu bardzo by się przydało. W sytuacjach kiedy vloguję gdzieś, gdzie jest ciemno, muszę podbijać ISO. Cały czas jest to oczywiście akceptowalne, ale no, wolałbym zostać na niższym ISO, po prostu bardziej otworzyć to przesłonę, wpuścić więcej światła do środka. I największa wada, którą no niestety trzeba po prostu zagryźć zęby i, i się z tym pogodzić, no to jest cena. Właśnie tutaj sobie sprawdzam Amazon w Niemczech, bo jak wiecie, na stałe mieszkam w Niemczech. Sprzęt kupuję w Niemczech aktualnie 649 euro. Także jest to naprawdę. Sporo jest to mój zdecydowanie najdroższy obiektyw, dlatego tak długo zwlekałem z jego zakupem. Dlatego kombinowałem trochę z tym Samiangiem, ale szczerze po prostu polecam odłożyć trochę kasy, poczekać i kupić właśnie ten obiektyw. Jeżeli szukacie szerokiego szkła do, do systemu Sony z, z matrycą APS-C, to tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego obiektywu, zostawcie je w komentarzach. W miarę możliwości odpowiem na wszystkie. Jak zawsze, zapraszam do udostępniania filmów, zostawiania kciuków, oczywiście subskrybowania kanału i widzimy się za tydzień. Cześć!